Atomic TV. Atomic television. Ten utwór Missing pojawił się jakieś półtora roku temu na singlu i posłuchaliśmy to, no może być, ale znowu bez przesady, poza tym nie różnił się tak bardzo od tego, co oni robili przedtem. Udajesz, nie podobał nam się w ogóle, prawie że. No prawie że, tak. A ja słuchałem tego tak naprawdę dokładnie zimą. Wracałem z jakiegoś programu samochodem i padał taki bardzo gęsty śnieg. Piotr Metz miał program u nas i to była jakaś audycja, w której zespół opowiadał o tym utworze, o nagrywaniu tego, ilustrowany różnymi remiksami tego kawałka. Czyli tak naprawdę przez godzinę słuchałem tego samego utworu jadąc samochodem i robiło mi to dobrze za kierownicą mimo tego padającego śniegu. Jest coś dziwnego w tym utworze, jakiś taki niepokój, jednocześnie puls, który dobrze działa na takich ludziach. Tak, to już parę razy to powiedzieliśmy, ale rzeczywiście chyba najbardziej w różnych utworach i w muzyce uderza nas coś, czego się nie da wyrazić. Coś takiego, co skłania nas do sympatycznego myślenia o. I to albo o samym utworze, albo o kobiecie, która występuje, albo o mężczyźnie, proszę tego źle nie zrozumieć, który występuje w tym teledysku, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze to jest coś takiego, jakiś szczegół. I tak samo jest w przypadku utworu Missing. To jest puls. Jest tak? Jakiś taki puls, który coś dobrze nam robi, po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć.
taki utwór, który rzeczywiście, właściwie teledysk, który ma w sobie to, co klasyczny, znakomity teledysk powinien posiadać. I jednocześnie tutaj wszystko, co posiada film akcji. Dokładnie. Dobry montaż. Buchy, znakomity montaż. To nie jest... Tempo, dynamikę, to jest się dzieje. Film muzyczny. To jest film muzyczny, który warto obejrzeć. Zawsze. Jeden z pierwszych teledysków, jakie emitowała Telewizja Polska. Teledysk to trochę za dużo powiedziane. Tam nie dzieje się właściwie nic. W związku z tym, że jest to taki utwór i taki teledysk, który nam się kojarzy z początkami oglądania muzyki w telewizji, postanowiliśmy, żeby znalazł się także w tym programie. To jest utwór z pierwszej płyty zespołu Police. Płyty, która rzuciła mnie o beton i do tej pory gdzieś tam są odciski moich zębów w tym betonie. Zupełnie przypadkowo jakoś zamieniłem na giełdzie płyt w 79 roku swoją własną płytę grupy Yes, którą ukochałem, ale troszkę się zepsuła, więc trzeba było ją opchnąć, za dwie jakieś płyty, wśród nich właśnie Police. Zupełnie nie wiedziałem, co jest grane. Przyniosłem to do domu, puściłem. Dwa utwory z tej płyty wstrząsnąłem mną do granic możliwości. Wśród tych utworów jest właśnie Roxanne i stąd taki ciepły stosunek do tego utworu. Wtedy, na początku lat 80. to było chyba, no, dobrze tak, pamiętam. No tak, 81, 2 rok. Tak naprawdę po raz pierwszy widzieliśmy, jak śpiewają ci, których zawsze słuchamy. To zwróciło moją uwagę na fakt innego odbierania muzyki
przez to, że się nie tylko słyszy tych muzyków, ale widzi, jak śpiewają, jak grają, jak się zachowują, jak się poruszają na scenie. This is a warning.